drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki. Niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki, bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi, buzię masz ryjowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę, ten twarz co w lustrze skrzeczy, a ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nie znamy ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całkiem długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić wam twarz bez wątpienia, myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia, bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz.